6 goli pogoni Szczecin, krakowskie derby i kilka sporych niespodzianek. Czas podsumować 9. kolejkę Centralnej Ligi Juniorów. Zaczynamy mocnym akcentem, bo derbami Krakowa pomiędzy Krakowią a Wisłą, które rozstrzygnęła bramka z 23 minuty. Trafienie głową Jakuba Guta sprawiło, że po porażce z zeszłego sezonu teraz to Krakowia jest górą w Rącznej. Aż 5 spotkań w 9. kolejce rozegrano w sobotę o godzinie 12. W meczu Polonii Warszawa z Górnikiem Zabrze gospodarze objęli prowadzenie po golu Radosława Borowskiego, ale niedługo po przerwie wyrównał mocnym strzałem Cyprian Bodarczyk. 5 minut po tym trafieniu bilard w polu karnym, który skutecznym strzałem kończy Kacper Śmiglewski, a już w 90. minucie wynik meczu na 3-1 ustalił Oskar Białek. Polonia wraca do domowych zwycięstw. W meczu Zagłębia Lubin z Gwarkiem Zabrze gospodarze nie uwiecznili niestety pierwszego gola dla gości. Jego autorem był Robert Paryła. Oglądamy natomiast bramkę Olivera Mansfelda z 64. minuty, która sprawiła, że zaskakująco Gwarek wygrał w Lubinie 2-0. Niestety nie obejrzymy też bramki numer 1 w meczu Pogoni ze Stalą Rzeszów. Z 11 metrów trafił Mikołaj Witkowski. Jeszcze przed przerwą poprawił na 2-0 Fabian Grzelka, no ale w 40. minucie skuteczny w ostatnich tygodniach Michał Musik dał Beniaminkowi kontakt. W drugiej części trafiali już jednak tylko zawodnicy mistrza Polski, a 4 gole podopieczni Piotra Łęczyńskiego zdobyli między 60. a 70. minutą. Najpierw 2 razy Grzelka, który skompletował hat-tricka, potem Igor Mencnarowski z 11 metrów, a wynik na 6-1 ustalił Olaf Korczakowski. Wysokie zwycięstwo Pogoni, pierwsze od 28 sierpnia. W meczu Śląska-Wrocław z Lechem Poznań doszło do podziału punktów. Gospodarze prowadzili po golu Łukasza Gersteinsteina, ale na 20 minut przed końcem do remisu doprowadził Hubert Schulz. 1-1 we Wrocławiu. Teraz Gdynia, gdzie Arka grała z Jagiellonią. Wszystko co najważniejsze wydarzyło się tu w ostatnich 20 minutach. Strzelali gospodarze, Adrian Dustet z 11 metrów, a potem Kacper Kroczyński i pełną pulę zgarnęła Arka. Na koniec Łódź i mecz UKS-u SMS-u z Legią. Błyskawiczny start, bo już w pierwszej minucie do siatki gości trafił Jakub Kołodenny. 10 minut po rozpoczęciu drugiej połowy wyrównał Fryderyk Janaszek i wydawało się, że wszystko wraca do normy. Tuż przed końcem świetnie w polu karnym rywali zachował się jednak Piotr Woźniekiewicz i w taki sposób zapewnił gospodarzom pierwsze zwycięstwo w sezonie. Uzupełnijmy jeszcze wynik meczu Warty z Rakowem. Gospodarze wygrali 3-2. Niespodzianki w Lubinie, Gdyni, a przede wszystkim w Łodzi, gdzie wreszcie wygrał mistrz Polski w kategorii U17. Za sprawą derbowego zwycięstwa Krakowia umocniła się w fotelu lidera. Druga jest teraz Polonia, a na trzecim miejscu Zagłębie. W strefie spadkowej po 8 punktów mają Warta i Gwarek, a po 5 Górnik i UKS SMS. W rankingu strzelców plus 1 przy nazwisku Michała Musika. Liderem niezmiennie Filip Wełniak, drugi jest Jakub Ludostański. A to już rozkład jazdy na 10. kolejkę, w której nasze kamery będą na meczu Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Początek transmisji w niedzielę o godzinie 11:00.